Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny Arkady mogły ze swoją ofertą swoją ofertę przedstawić, pokazać i przybyć ze swoją ofertą do Krakowia. Bardzo nas to cieszy. Bardzo dużo ludzi, choć widać, że zaczynamy oszczędzać, zaczynamy liczyć pieniądze. Z nowości, jakie przedstawiliśmy, to jest właśnie Malczewski. Nie ma go jeszcze na rynku, była to absolutna nowość. Promocję tego albumu dopiero 10 listopada przygotujemy z Muzeum Malczewskiego w Radomiu, ale już teraz mogli Państwo się z nią zapoznać. Kolejną pozycją, o której chciałem Państwu powiedzieć, bo to rzecz absolutnie niezwykła, bo jedyna nie tylko na targach, ale również na świecie, to jest sztuka po 1900 roku. Rzecz dotyczy sztuki, rzecz jasna, współczesnej, cały XX i XXI wiek. Z Polaków trzeba powiedzieć, że jest tu tylko dwójka, mianowicie Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Jest to najlepsza, najciekawsza pozycja przygotowana przez amerykańskich historyków sztuki zgromadzonych wokół grupy Oktober. I właściwie tyle tylko. Książką, tą pozycją zachwycają się wszyscy historycy sztuki w Polsce, albowiem ona była do tej pory niedostępna w języku polskim.